Siema byku, jestem właśnie po treningu barków, ale zrobię jeszcze tricepsa. Dzisiaj triceps zaczniemy w wyciągu, ale nie od tego tylko, bo to było ostatnio, na ostatnim treningu to do dzisiaj zaczniemy od tego. I spróbuję jakieś drobne zmiany wprowadzić w ilości powtórzeń. Zrobimy sobie 2x10, 2x5, takie lżejsze i dwie takie bardziej ciężkie na tricepsa, żeby go ładnie spompować. Na razie bez pompy, jeszcze nawet przed rozgrzewką jestem. Rozgrzejemy go i jedziemy dalej. Ciepło. Dobra, zaczynamy rozgrzeweczkę i zaczynamy trening tricepsu. To lecimy. Triceps po rozgrzewce. Lecimy z pierwszą serią. Ja będę ćwiczył, a ty obserwuj, czy technika jest dobra. Jest ogień. Pierwsza seria i mocno czujemy tricepsa. Ale dobrze. Nie wiem, czy tam się za bardzo nie bujałem. Ale z techniką u mnie zawsze jest na bakier. Jakoś. Ale jakoś to jest. Nie jest źle. Tragedii nie ma. Szału też nie ma. Lecimy dalej. Dobra. Wyciąg zrobiony. Powtórzenia to 2x10, 2x5. Takie zmiany teraz wprowadzam w trening. Będą zawsze dwie serie takie na większą ilość powtórzeń i dwie serie takie cięższe. Przez jakiś czas tak polecę, zobaczymy. Jak długo jeszcze, sam nie wiem. Ale zaskakiwać mięsień jakoś trzeba, przynajmniej powtórzeniami. Na razie treningu nie zmieniam, to przynajmniej powtórzenia zmieniam. Dobra, teraz płasko. Wyciskanie francuskie. Dziesięć razy. Tricerazy. Pompujemy gada. Pompujemy. Bareczki i triceps dzisiaj w robocie. O. Dobra, zrobimy właśnie 2x10, tak jak mówiłem, 2x5 i zostanie jeszcze jedno ćwiczenie na tricepsa. Nie wiem co, coś się wymyśli na spontanie. Tak, żeby było dobrze. Ok, lecimy dalej. To zrobione. Wyciskanie francuskie. Przejdziemy na stojak. Podwiesimy coś na pas. Nie wiem ile razy ja w tym ruszę. Podnoszę się, bo już triceps mocno zmęczony. 2 ćwiczenia, 8 serii. I to by można było powiedzieć, że wystarczyłoby. Ale jeszcze dobijemy na stojaku. Będę próbował się do przodu nie pochylać, żeby klata się nie włączała.
Ale zobaczymy, czy mi się to uda, czy nie. Stojaczek. Tak, na szybko poszło. Okej, dobra. Zwalamy to. Znaczy nie, nie zwalamy. Zrobimy jeszcze raz tym samym. Dołożymy i dwie serie takie cięższe. Może się uda nie złamać się, kurde, bo już jestem zmęczony. Barki zrobione, triceps prawie zrobiony. Trochę energii to już mnie kosztowało. Gdzie przed treningiem jadłem, znaczy jadłem, piłem. Wypiłem szejka, zmieniłem sobie banana, mandarynkę, zmiarka białka, łyżka masła orzechowego. Zmieliłem to w szejkerze i wypiłem takiego takiego szejka przetreningowego i o tym ćwiczę. Nie chciało mi się robić żadnego żarcia. To tak na szybko. Już. No a po treningu jakiś na pewno makaron i coś zdrowiu będzie. Coś tam mam. Zrobimy jakiegoś steaka. Dobra, dychnę sobie i jedziemy dalej. Okay. No i trening zakończony. Barki zrobione. Triceps spompowany. Można się regenerować. Jestem wypompowany, ja też. Idę odpoczywać i koniec. Nic już dzisiaj nie robię. Ale tak. Cały czas ćwiczę sam. Jeśli mieszkasz gdzieś tu blisko, wpadnij do mnie na trening. Pogadamy, poćwiczymy, wymienimy się doświadczeniami. Będzie fajnie. Także tak. Lecimy dalej z tym tematem. Ćwiczymy cały czas, póki troszkę zdrowia jest. Żadnej kontuzji nie ma, to działamy. Siłownie też coś tu rozbudowujemy troszkę. I jakoś tak leci dzień za dniem. Kilka dni temu skończyłem 43 lata, to już starość. Starość, ale jeszcze jako tako 43 lata, ale w formie. Szału nie ma, ale tragedii też nie ma. Dobra, ja lecę. Pozdrawiam wszystkich widzów. Do zobaczyska, do następnego. Cześć, Spina. Do następnego filmu. Cześć.